To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading w dzisiejszym programie. Maciej Leścioż, CMC Markets. Dzień dobry, witam. I Łukasz Wardyn, też CMC Markets. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukaszu, i od ciebie zaczynamy, a tak naprawdę zaczynamy od amerykańskiego indeksu giełdowego S&P, bo będziemy na początek o indeksami giełdowymi się zajmowali. S&P, podobnie zresztą jak inne indeksy z Wall Street, prezentuje się w ostatnich tygodniach bardzo dobrze. Te ostatnie tygodnie to jest wspinanie się na szczyty, chociaż na tych szczytach akurat S&P trochę utknął. No nie można się dziwić, po takich dużych wzrostach no widać, że jest sporo realizacji zysków i w momencie, gdy jest realizacja zysków albo pretekstem do realizacji zysków, to ta kolejność może być różna. Zawsze po dużych wzrostach coś się pojawia, jakiś temat. I teraz według mnie takim bardzo dobrym pretekstem jest to, o czym inwestorzy myślą w perspektywie bardziej średnio-długoterminowej prezydentury Bidena, czyli różnego rodzaju podniesienie potencjalne podatków, utrudnianie życia monopolistom lub firmom uznawanym za monopolistów. I pojawia się wczoraj informacja właśnie, która dotyka tych największych gigantów technologicznych. Inwestorzy zaczynają sobie przypominać o tym, że potencjalnie jest możliwość takiego wymuszonego jakiegoś podziału tych firm bądź istotnego podnoszenia podatków. Ja myślę, że to będzie wracać, ale w średnim terminie pewnie to nie będzie to, co akurat spowoduje jakąś mocniejszą korektę. Na razie do mocniejszej korekty wystarczy po prostu konkretna realizacja zysków, która po prostu spowodowałaby powolną wyprzedaż tych najsłabszych rąk. A na razie to tylko jedna sesja, jeżeli spojrzymy na to i tak naprawdę mniej na S&P, z uwagi na ten udział tych spółek technologicznych, bardziej na Nasdaq, ale jak spojrzymy na inne indeksy na świecie, od początku dzisiaj rano Nikkei, tam były też spadki, ale małe, więc no na razie jakiegoś, no to nie jest powód do rozwinięcia jakiejś dużej fali spadkowej. A na giełdzie w Warszawie, Maćku, na pewno nie mamy żadnej poważniejszej korekty, jeśli chodzi o WIG20. Ten indeks też od początku listopada bardzo ładnie się podniósł. No teraz dzielnie walczy o to, żeby na trwałe przekroczyć granicę 2000 punktów. Walczy, no i dzisiaj ta walka została minimalnie może przegrana, no ale to nie znaczy, że wkrótce ten poziom się nie pojawi. Podobnie jak tutaj w przypadku S&P 500, o którym mówił Łukasz, można również przede wszystkim winić chęć realizacji zysków, no bo tutaj były spore wzrosty w ostatnim czasie, więc tak jak na innych indeksach pojawia się ta chęć realizacji zysków, tym bardziej, że ten okrągły poziom 2000 punktów to jest taka dość trudna bariera do przekroczenia. Wprawdzie wczoraj został przetestowany, no ale przed końcem sesji rynek się cofnął i ponownie zdali się poniżej. No i ta chęć realizacji zysków jeszcze się zwiększyła. Co więcej, w przypadku WIG20 to jest dość jeszcze ważny czynnik, dlatego że WIG20 siedzi na takich kilku tykających bombach. Przede wszystkim te dwie bomby z czołówki indeksu, no to jest spółka CD Projekt i Allegro, czyli dwie spółki, które mają łącznie ponad jedną piątą kapitalizacji w indeksie, no ale sam CD Projekt ma około 12,5%. I tak naprawdę, jeżeli byśmy dzisiaj patrzyli na sesję, tutaj jeszcze przynajmniej przed chwilą, zanim rozpoczęliśmy program, WIG20 był w okolicach -0,7%, a CD Projekt w tym samym czasie tracił około 7%, czyli tak naprawdę większość tego spadku na WIG20, no to jest efekt spadków na CD Projekcie, a spadki na CD Projekcie, no to przede wszystkim jest kwestia tych oczekiwań wobec Cyberpunka i też w tym momencie tego powietrza, które uchodzi z tej spółki, co nie znaczy oczywiście, że spółka powróci do wzrostów, no ale to jest może temat już nieco inny. W stosunku do Allegro też dość duże było oczekiwanie, duża wycena, też inwestorzy zagraniczni częściowo zyski już wcześniej zrealizowali. Dzisiaj akurat na Allegro mamy delikatny wzrost, ale tutaj jest dość duża zmienność. Także to są takie dwie spółki,
gdzie każdy scenariusz na dobrą sprawę jest w dalszym ciągu możliwy. No i to są te dwie główne bomby. No a kolejna bomba to oczywiście dość mocno ciążący indeksowi WIG20 sektor bankowy, który też po tym zejściu bardzo nisko się odbił. No i kwestie jeszcze same takie czysto polityczne spółek z udziałem Skarbu Państwa, gdzie inwestorzy trochę się tych spółek obawiają, no ze względu oczywiście na to takie odrealnienie od biznesu i dość duże upolitycznienie, więc no tutaj są pewnego rodzaju ryzyka. Natomiast co do takich kwestii globalnych, to oczywiście w dalszym ciągu tak in plus działają te nadzieje związane z powrotem gospodarki na właściwe tory dzięki szczepionce, która w drugiej połowie roku już powinna zacząć przynosić kolejne takie wymierne efekty. I druga kwestia to też to wsparcie fiskalne Europejskiego Banku Centralnego. To też powinno napędzać rynki w najbliższym czasie, no też dzięki temu kapitałowi zagranicznemu, który na rynek polski będzie napływał, tutaj powinno to pomóc WIG20. Więc perspektywy ogólnie rzecz biorąc są dobre, natomiast póki co zmagamy się z poziomem czysto technicznym, właśnie te wspomniane 2000 punktów. Łukaszu, WIG20 ostatnio ładnie w górę i także złoty się ostatnio umacnia w relacji do niektórych walut, to jest umocnienie aż tak duże, że jest najmocniejszy nawet od kilkunastu miesięcy, ale widzimy też na przykład w ostatnich dniach czy godzinach, że pewnie te losy złotego jednak od wydarzeń politycznych zależą, bo jak się pojawiły komunikaty, że raczej nie będzie polskiego weta wobec unijnego budżetu, raczej będzie porozumienie i kompromis, to złoty jeszcze bardziej zyskał na wartości. Zawsze zachęcam, żeby sprawdzać indeks złotego. Tutaj naprawdę obiektywnie możemy zobaczyć, jaka jest siła czy słabość złotego. Tym razem ewidentna siła, mocny trend wzrostowy, mamy nowe maksima. I teraz można zejść niżej na poszczególne waluty, gdzie dolar złoty, mamy przebicie wsparcia i idziemy w dół i naprawdę gdzieś tam takie długoterminowe wsparcie, oczywiście jeżeli te kursy, które mamy teraz, by się utrzymały, to jest pewnie nawet i z 10, niecałe 10% niżej. Na euro złoty też mamy przebicie wsparcia. Do tego wszystkiego mamy euro dolara, który będzie pomagał przynajmniej złotemu, jeżeli będzie rósł 1,21,5 w tym momencie. Naprawdę niezły taki koktajl dla złotego, właśnie włącznie z tą dobrą informacją o braku weta, ale ona długo nie będzie wpływała, długo nie będzie, jeżeli się nic nie zmieni, oczywiście długo nie będzie wpływała na złotego, o tym trzeba pamiętać. No i na to inwestorzy liczyli, nie przeliczyli się. Technicznie wygląda na to, że trend wzrostowy złotego do większości par naprawdę nieźle trzyma. Widzimy, oczywiście można z dystansem do tego, nawet dużym dystansem podchodzić, ale jednak te analizy, które się pojawiają, potencjału na 2021 roku. Ja zawsze z dużym przymrużeniem oka patrzę na tego rodzaju analizy, ale jednak jeżeli one pokazują się teraz, to według mnie, co można z nich wyciągnąć, to nastawienie analityków, banków inwestycyjnych na końcówkę tego roku i przynajmniej początek przyszłego roku. I tu widać, że no, byczo są nastawieni do złotego. Tym razem sytuacja techniczna też to potwierdza, więc naprawdę nieźle to wygląda. No i nieźle wyglądają także, Maćku, notowania surowców w ostatnich dniach. Surowce idą w górę, może to jest rezultat poprawy światowych nastrojów gospodarczych. Drożeje także ropa naftowa, bo na przykład w tej chwili za baryłkę Brent płaci się więcej niż $49, a WTI to są okolice $46.
Zdecydowanie nastroje pozytywne sprzyjają wszystkim ryzykownym aktywom, na to takie właśnie uchodzą surowce, no i też ich wykorzystanie oczywiście w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza będzie się poprawiała, też wzrośnie, czyli ten popyt, nadzieje popytowe tutaj biorą górę. Co ciekawe, wczoraj się pojawiły informacje dotyczące zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Departament Energii podał, że te zapasy wzrosły o 15 milionów baryłek ropy naftowej i to jest największa zmiana tygodniowa od kwietnia, czyli od tego momentu, tego apogeum wszelkich restrykcji wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. No i to jest, by było zaskoczeniem sporym dla inwestorów. No i też taka pierwsza reakcja była ucieczka z tego rynku i spadki, ale one dość szybko wyhamowały. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że jeszcze niedawno, gdyby tak zaskakująca informacja się pojawiła, to spadki mogłyby mieć formę dwucyfrową. No tutaj tak naprawdę niewielka korekta, a dziś jesteśmy już na najwyższych poziomach od marca tego roku, więc jest hura optymizm na pewno na tym rynku. No i tutaj przede wszystkim jest istotne, czy przede wszystkim, z czego się bierze w ogóle takie uspokojenie nastrojów. No, kiedy inwestorzy zaczęli się wgryzać w przyczyny tego wzrostu zapasów, okazało się, że tak naprawdę w dużej mierze związane jest to ze wzrostem importu do Stanów Zjednoczonych. Tak? Więc to taki uspokajający był czynnik, bo się okazuje, że nie rosną ze względu na słabnący popyt nagle z jakiegoś powodu, a te perspektywy popytu dzięki właśnie szczepionce i tych informacjach z kolejnych krajów, które uruchamiają swoje programy szczepień, co prędzej czy później przyniesie efekty. No póki co trudno powiedzieć kiedy dokładnie, no ale w perspektywie półrocza powinny te pierwsze efekty pozytywne się pojawiać, no to daje nadzieję na to, że popyt mocno ożyje, no i dzięki temu mamy takie, a nie inne poziomy. Natomiast tutaj jest ważna rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o ropę naftową, to, że popyt odżyje w perspektywie kwartałów najbliższych, nie znaczy, że ta cena będzie szła w górę, dlatego że tutaj jest jeszcze czynnik podażowy i dość duże pole do popisu przed krajami OPEC, również przed producentami Stanów Zjednoczonych, którzy mogą powracać do tych poziomów produkcji jeszcze sprzed pandemii, więc to będzie takie bardzo wyraźne bilansowanie potencjalnych skutków wzrostu popytu. Więc to tutaj sytuacja jest dość ciekawa. Nie można wykluczyć nawet z tych poziomów teraz, na których jesteśmy, czyli na ropie Brent okolice 50 dolarów, że tutaj się pojawi jakaś niewielka korekta. Natomiast poziomy wsparcia najbliższe, one są lokowane w okolicach tak 2 dolary poniżej aktualnymi poziomami, więc tutaj grzeby, takie te wsparcia dość istotne, lokalne, ale istotne, zostały przełamane, no tutaj musiała być jakaś większa fala pesymizmu, więc wydaje mi się, że taka bardziej prawdopodobna jest taka konsolidacja w tym momencie, a nie jakieś wyraźne ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. W drugiej części spotkamy się w tym samym składzie i nawiążemy do głośnego debiutu, do głośnej premiery gry Cyberpunk 2077. Przy tej okazji będziemy mówili także o innych głośnych premierach z ostatnich lat.